Czasem się nawet wkradło. Nie, nie płacą mi. O, tu automatyka. O, tutaj mamy taki rysunek, nie? Czyli jak wygląda topologia magistrali CAN. Mamy urządzenie nadawcze, nadawczo-odbiorcze. To jest full duplex, znaczy hard duplex, ale każde urządzenie jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą, chyba że mu tą opcję wyłączymy. Mamy kilka takich urządzeń wpiętych do jednej sieci i ważne, żeby na końcu tych sieci zawsze był rezy rezystor terminujący. Co się z tym wiąże? Taka magistrala nie powinna być Topologii gwiazdy. Powinna być w topologii pierś... nawet nie pierścienia, bo nie powinniśmy jakby pierścieniować tej sieci, tylko powinna być. Nie wiem, jak to w sumie się nazywa. <laughs> Jakaś taka, nie wiem. Kurczę, nie wiem, jaka to jest topologia. Otwartego pierścienia? Tak można by to nazwać? No i na końcu tego jakby tych linii powinien być to rezystor terminujący, a urządzenia po drodze powinny się tam wpinać. Rezystor terminujący, tak jak tutaj kolega Marcin Electronik, bodajże, tak. Tak, Marcin elektronik powiedział 120 ohm. Czyli jeżeli mamy dobrze sterminowaną sieć CAN, to powinniśmy mieć rezystancję pomiędzy tymi liniami 60 ohm, co na pewno każdy elektromechanik samochodowy wie, ponieważ to jest taka chyba podstawowa diagnostyka sieci CAN, czyli sprawdzić czy jest 60 ohm na tej magistrali, bo dwa rezystory 120 ohm połączone równolegle dają 60 ohm. Podobne do i kwadrat C. To tak. To prawda, bo i kwadrat C też ma bit acknowledge, no. Z tym, że i kwadrat C właśnie różnica między i kwadrat C, a kan taka poza budową ramek i tak dalej. Linia kan e, Linia kan jest linią symetryczną. Jak widać tutaj, ten przewód jest, że tak powiem, to jest skrętka. I powinniśmy stosować y, żyły skręcone do magistrali kan. W samochodach też to są żyły skręcone. Y, gdzieś tam, jak idą wiązki, no to one są poskręcane. Najlepiej stosować jakąś skrętkę komputerową, coś takiego. Wtedy eliminujemy zakłócenia, które mogą się pojawić. Kurczę, już nie wiem jak się te zakłócenia nazywają, też tą teorię znałem, ale niestety na co dzień z nie obcuję. No w każdym razie chodzi o to, że linia symetryczna bardzo dobrze nam izoluje naszą, naszą, nasze połączenie przed zakłóceniami zewnętrznymi, ponieważ zakłócenia oddziałują jednocześnie na linię, że tak powiem, dodatnią i ujemną, w ró pary różnicowej, przez co y, zakłócenia są jakby indukują się tak samo w obu liniach, a z racji tego, że my badamy nie stan na tych liniach, tylko różnicę między, napięcia między tymi liniami, to napięć, różnica napięć jest nadal taka sama, pomimo wystąpienia zakłóceń O. Dobra. To teraz.